Dzień dobry, dobry wieczór. Bardzo serdecznie witam Państwa w programie Lokal 42200 na kanale Studio Częstochowa. Wybory samorządowe już tuż, tuż i Studio Częstochowa prezentuje kandydatów na urząd prezydenta miasta. Dzisiaj jest z nami kolejny kandydat, właściwie kandydatka, pani Małgorzata Terero-Rozmus. Bardzo serdecznie panią witam. Dzień dobry, dobry wieczór państwu. Pani Małgorzato, pani jest młodą osobą, światową można by powiedzieć, wiele widziała, wiele świata zwiedziła, kilkoma językami włada. Mogłaby mieszkać w różnych rejonach świata, a jednak pani postanowiła przyjechać do Częstochowy. Jest pani częstochowianką z urodzenia, no i jak pani sama mówi, z wyboru. Proszę powiedzieć, dlaczego taki młody człowiek wraca do Częstochowy ze świata, z takim bagażem doświadczeń, zamiast po prostu wyjechać i tam dobrze żyć? Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że to jest jakiegoś rodzaju sentyment. Ja faktycznie miałam okazję mieszkać w kilku miejscach na świecie. Jak wyjechałam na studia, wyjechali też moi znajomi, jeszcze przede mną wyjechała moja siostra, trochę po mnie z Częstochowy wyjechała moja mama i z nich nikt nie wrócił, a ja tak. Jakoś tak los się potoczył, zresztą no nie tylko los, bo ja w czasie studiów mówiłam, że chcę wrócić do Częstochowy, później miałam inne pomysły. Ale koniec końców przyjechałam tutaj właściwie na ostatni semestr studiów. Skończyłam te studia i od 5 lat mieszkam i pracuję, działam w Częstochowie. No i jest pani, założyła pani fundację Rethink. Proszę powiedzieć, czym się fundacja zajmuje? Fundacja Rethink zajmuje się ochroną środowiska. Naszym celem jest przeciwdziałanie szkodliwym zmianom, które zostały wyrządzone przez człowieka. A jak pani ocenia działalność władz miasta, jeśli chodzi o kwestie ochrony środowiska? Uważam, że cały czas można zrobić więcej. Zresztą dlatego cały czas uzupełniamy to, co robi miasto. W czasie ostatnich 5 lat posadziliśmy jako Fundacja Rethink 280 drzew w Częstochowie. Organizujemy sprzątania odpadów, sprzątania terenów zielonych ze śmieci zalegających w lasach czy w ogóle w terenie nad rzeką. I widzimy, że cały czas jest jeszcze dużo do zrobienia. Także w kwestii tego, jak dba się o drzewa, czy miasto stara się, żeby ich nie wycinać, czy jest wszystko jedno. Wydaje mi się, że uważam, że można kwestie zieleni prowadzić lepiej. Teraz bardzo proste pytanie. Dlaczego pani kandyduje na urząd prezydenta Częstochowy? Kandyduję na urząd prezydenta, bo chcę, żeby częstochowianie mieli dobrego prezydenta. Parę miesięcy temu ukazał się artykuł w Gazecie Wyborczej o tym, że nie ma dobrego kontrkandydata dla obecnego prezydenta, że nikt nie chce kandydować, więc stwierdziłam, że nie wyobrażałam sobie głosować na obecnego prezydenta, dlatego stwierdziłam, że muszę w takim razie stanąć na wysokości zadania i jeżeli nikt lepszy się nie znajdzie, no to będę kandydować. No i tak też się stało. A już kilku kandydatów mamy, ale wygląda na to, że gdyby tak popatrzeć na te wszystkie słupy, to właściwie jeden kandydat tam wisi. No ja wciąż myślę, znaczy w tym momencie wiemy o 6 osobach, które będą ubiegać się o fotel prezydenta. Ja mam 2 panów, których tak utożsamiam. Także wydaje mi się, że niby różne opcje, ale niezależnie od tego, kogo mieszkańcy wybiorą, to system się nie zmieni. No i to są niestety te opcje, które są najbardziej prawdopodobne na ten moment, dlatego przede mną jeszcze dużo pracy, żeby te tendencje zmienić.
Pani startuje z komitetu wyborczego, wybieram Częstochowę. Proszę nam powiedzieć, jacy ludzie są w tym komitecie, którzy będą Panią wspierać? Zaprosiliśmy do tego komitetu osoby, które już coś zrobiły dla miasta, które pokazały swoim działaniem, że na mieście im zależy. Zależało nam na tym, żeby był to komitet bezpartyjny. Nikt z naszych kandydatów nie należy do żadnej partii politycznej. Nikt nie był wcześniej w Radzie Miasta. Są to po prostu ludzie znani z działania. Ludzie, którzy pokazali już, że potrafią na rzecz miasta działać. Przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych, radni dzielnic. I wyróżnia nas to, że to nie jest tak, że idziemy do polityki, bo nic innego nie potrafimy. Po prostu zdecydowaliśmy się, obserwując to, co dzieje się w mieście, wziąć sprawy w swoje ręce. No właśnie, powiedziała Pani wziąć sprawy w swoje ręce. Podczas konwencji wyborczej stwierdziła Pani, że urząd nie wspiera aktywnych mieszkańców. Proszę tam rozjaśnić nam, co Pani miała na myśli. Tak, to jest zdanie, które przewinęło się w czasie rozmów z wcześniej kandydatami na kandydatów, a obecnie kandydatami na radnych w naszym komitecie. Zauważyliśmy, że jest trudno działać w Częstochowie, że jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, a nie jest to pomysł osoby związanej z obecną opcją rządzącą, to nie może liczyć na wsparcie ze strony Urzędu Miasta, ze strony urzędników. I myślałam na początku, że to jest tylko moja opinia, ale później w rozmowach okazało się, że więcej osób odnosi takie wrażenie. Któryś z potencjalnych kandydatów powiedział mi, że już nie wymaga tego, żeby Urząd Miasta mu w działalności pomagał, ale mógłby chociaż nie przeszkadzać. Kiedy parafrazowałam te słowa następnym osobom w czasie rozmów, to usłyszałam, w naszym stowarzyszeniu mówimy już nawet, żeby chociaż ten urząd działał zgodnie z prawem. Moim zdaniem to jest za mało, czego możemy wymagać od urzędu. Moim zdaniem urząd jest dla mieszkańców i powinien im pomagać, niezależnie od tego, czy są spokrewnieni z prezydentem lub radnymi, czy nie są. A niestety odnosimy wrażenie, że trudno jest się przebić i że bez znajomości się nie da. Że nie można tak po prostu wejść do urzędu i powiedzieć: dzień dobry, mam sprawę, mam pomysł, chcę to zrobić. Bo urzędnicy wymyślają, odnosimy takie wrażenie, powody, dla których miałoby się nie dać. I potwierdziła to jedna z naszych kandydatek, która przez 17 lat pracowała w Urzędzie Miasta. Więc zna, wie jak urząd wyglądał w czasie, kiedy prezydentem był prezydent Brona i wie jak urząd wygląda obecnie, a dokładnie 2 lata temu, kiedy zrezygnowała z pracy w Urzędzie Miasta. I to jej słowa sprawiły, że ja poważnie zaczęłam się zastanawiać rok temu nad tym, czy nie kandydować. Ona powiedziała, że w urzędzie jest niedasizm, że najlepiej jest być tym pracownikiem urzędu, który nie podejmuje żadnej inicjatywy, nie stara się pomóc mieszkańcom, tylko po prostu po 30 dniach odpisuje, że niestety, ale z jakiegoś powodu się nie da. Ja osobiście przekonałam się o tym bardzo mocno, kiedy starałam się otworzyć jadłodzielnię. Moje starania rozpoczęły się w 2020 roku od złożenia projektu do budżetu obywatelskiego, który nie przeszedł weryfikacji merytorycznej. Później wysyłałam różne pisma do Urzędu Miasta, ale najpierw Urząd Miasta uważał, że taka jadłodzielnia w ogóle nie jest potrzebna, a później, że będzie ulegała atakom wandali, że ludzie mogą się zatruć. I pismo za pismem, gdzie za każdym razem odpowiedź przychodziła dokładnie 30 dni po tym, jak ja wysłałam pismo. W końcu trafiłam na Radę
Rady Pożytku Publicznego, która miała zaopiniować, czy jadłodzielnia jest potrzebna. I po tej radzie podszedł do mnie Kazimierz Słobodzian, który powiedział, że jak miasto nie chce jadłodzielni, to możemy postawić ją u nas przy Stowarzyszeniu Agape. I tak się stało. Półtora roku temu otworzyliśmy, w maju będą dwa lata, jak otworzyliśmy pierwszą jadłodzielnię przy ulicy Piotrkowskiej 18. Pod koniec ubiegłego roku poprosiliśmy Urząd Miasta o wskazanie miejsca, w którym jadłodzielnia mogłaby stanąć w Śródmieściu, bo już półtora roku działała i działa cały czas bez zarzutów przy ulicy Piotrkowskiej. Niestety Urząd Miasta odpowiedział nam, że nie wskaże miejsca, bo to my mamy wskazać miejsce, a urząd ewentualnie wyda zgodę. Więc wskazaliśmy miejsce, na które dwa lata wcześniej nie było zgody, ale doszliśmy do tego, że zgody nie było bez żadnej podstawy prawnej i tym razem otrzymaliśmy zgodę, ale otrzymaliśmy zgodę na to, żeby jadłodzielnię postawić na 12 dni. I tak od 23 grudnia do 3 stycznia jadłodzielnia mieściła się przy ulicy Szymanowskiego 1 przed sklepem mojej fundacji Lepszym Klimatem, a 3 stycznia, mimo tego, że wszystko działało bez zarzutów, i ja udałam się do Urzędu Miasta z prośbą, żeby jadłodzielnia została, dostałam informację, że niestety nie może zostać, bo zgoda była na 12 dni. A proszę powiedzieć, przepraszam, że przerwę, ta jadłodzielnia to właściwie dla kogo ona, komu miała służyć? Jadłodzielnia jest dla wszystkich. To jest takie miejsce, lodówka oraz regał, w której każdy, kto chce, może zostawić jedzenie, które jeszcze nadaje się do użytku i każdy, kto chce, może się tym jedzeniem poczęstować. Głównym celem działania jadłodzielni jest niemarnowanie żywności. Natomiast ze względu na jej charakter często korzystają z niej też osoby potrzebujące, co bardzo nas cieszy. Natomiast ja zawsze podkreślam, że jadłodzielnia jest dla wszystkich. Korzystanie z jadłodzielni nie jest w żaden sposób stygmatyzujące. Chodzi o to przede wszystkim, żeby jedzenie się nie marnowało. Czyli doświadczenia z urzędnikami są nie najlepsze. No to smutne jest, bo to urzędnicy powinni służyć obywatelom. Obywatele, mieszkańcy miasta płacą pensje tym urzędnikom i oni powinni im służyć, a nie, że traktują nas, jakbyśmy byli poddanymi. Mam nadzieję, że się to zmieni. Ja też chciałabym zaznaczyć, że ja nie sądzę, że to jest wina urzędników. Nie sądzę, że ktokolwiek zatrudnia szczególnie złośliwych ludzi do pracy w Urzędzie Miasta. Wydaje mi się, że to idzie po prostu z góry, że skoro za czasów jednego prezydenta dało się odpowiadać szybciej i podejmować inne decyzje, a teraz ewidentnie nagradzani są pracownicy, którzy odpowiadają, że się nie da, no to przykład idzie z góry. To prezydent odpowiada za to, jak działa Urząd Miasta i mam nadzieję, że to, jak działa Urząd Miasta, tak jak pan powiedział, się zmieni wraz z prezydentem. No oczywiście, jeśli szefem jest ktoś, kto prowadził w życiu jakąś działalność gospodarczą, zajmował się jakimś biznesem, no to rozumiałby zapewne takie kwestie, ale nie wszyscy pewnie w biznesie pracowali, stąd pewnie też jest niezrozumienie pewnych problemów. Pani Małgorzato, chciałbym zapytać o taką kwestię. No wiele się mówi na ten temat, że Częstochowa wyludnia się w tempie gwałtownym. Są nawet takie wyliczenia, niektórzy poczynają, że od czasu, kiedy pan prezydent Matyjaszczyk rządzi, no to z miasta ubyło nawet 60 tysięcy osób. Pani jako młoda osoba, zupełnie inaczej patrząca na kwestię, domniemam, że w ogóle nie jest pani z jakiegoś układu nawet politycznego. Co by pani zrobiła, żeby tych młodych ludzi tutaj zatrzymać, żeby chcieli tak jak pani tutaj pozostać? Z moich obserwacji, powód, dla którego ludzie nie wracają do Częstochowy albo z niej wyjeżdżają, jest to, że nie mogą znaleźć w Częstochowie odpowiedniej pracy. Szczególnie jeśli chodzi o osoby z wyższym wykształceniem, po dobrych uczelniach,
Te osoby nie mają za bardzo możliwości wrócić tutaj, żeby pracować i zaczynają pracować zazwyczaj w tych miastach, w których studiowali. A to jest strasznie smutne, bo tracimy bardzo dużo specjalistów, ludzi, którzy mają tu rodzinę i mogliby tutaj rozpocząć życie, założyć rodzinę. Natomiast oni nie są zainteresowani przyjazdem tutaj. Więc w pierwszej kolejności to jest poprawa rynku pracy. A to możemy zrobić poprzez wspieranie przedsiębiorców, współpracę z nimi, ich promocję. Jeżeli ludzie chętniej będą zakładać w Częstochowie firmy, no to chętniej też będą zatrudniać, będzie coraz więcej miejsc pracy i ta sytuacja będzie się powoli, bo oczywiście nie od razu Kraków zbudowano, zmieniać. Więc to jest taki pierwszy krok. W dalszej kolejności młodzi rodzice, którzy mają małe dzieci, jeżeli będą mieli, czy młode pary, które myślą o założeniu rodziny, jeżeli będą miały możliwość w Częstochowie w łatwy sposób założyć rodzinę, to z pewnością będzie im łatwiej się na to zdecydować. W tym momencie brakuje w Częstochowie miejsc w żłobkach, brakuje miejsc w przedszkolach. Trudno więc myśleć o tym, żeby powoływać na świat dzieci w momencie, kiedy wiąże się to na przykład z bardzo długim okresem, kiedy nie można pracować ze względu na to, że dziecko nie jest przyjmowane do żłobka czy przedszkola. Także tworzenie warunków do tego, żeby zakładać rodziny w Częstochowie, będzie kolejnym krokiem. I następna bardzo ważna rzecz, to czego ludziom, którzy mieszkali już gdzie indziej, brakuje w Częstochowie, to kultura. Chcielibyśmy, żeby tutaj były organizowane koncerty, tak żeby nie trzeba było jeździć na nie do innych miast, żeby działo się tutaj więcej rzeczy. Nie mówię, że te rzeczy się nie dzieją, natomiast chciałabym, żeby kultura była lepiej dofinansowana i żeby środki na nią były lepiej wydawane. No, przydałyby się na przykład koncerty wielkich gwiazd w naszym mieście, bo są miejsca, w którym taka gwiazda mogłaby wystąpić, a jednak tutaj się to nie dzieje, chociaż jeden z kandydatów taki plan ma. Kolejne pytanie. Pani mówiła, że Częstochowa zasługuje, częstochowianie zasługują na mądrego i wrażliwego prezydenta. I teraz pani jako wrażliwy prezydent, czy się nie będzie obawiała gruboskórnych polityków, bo nie ukrywajmy, taka jest rzeczywistość poza życia. Będzie pani musiała się zmierzyć z gruboskórnymi politykami. Jak pani to widzi? Ja, mówiąc, że jestem wrażliwa, nie mam na myśli tego, że jestem słaba. Jestem wrażliwa na krzywdy innych, jestem wrażliwa na ich potrzeby, ale to nie znaczy, że nie potrafię sobie radzić w sytuacjach, kiedy ktoś nie jest do mnie przyjaźnie nastawiony. Staram się pozytywnie być nastawiona do świata, ale i mam świadomość, że świat polityki nie zawsze jest kolorowy, ale chciałabym też dawać w tej polityce, stwarzać w niej nową jakość. I myślę po prostu, że gdyby ludzie tacy jak ja i ludzie tacy jak ci, którzy startują z komitetu Wybieram Częstochowę, częściej decydowali się na udział w polityce, nawet tej lokalnej, to po prostu świat byłby lepszy. Kolejne pytanie będzie dotyczyło kwestii bezpieczeństwa, może tak to określę. Wieczorem, jak się wchodzi po Częstochowie, szczególnie w okolicach weekendu, no to możemy zauważyć, że wychodzi wiele młodych osób pod wpływem alkoholu, krzyczących, zakłócających spokój. Czasem to nawet aż strach przejść koło nich. Wulgarnym językiem się posługują.
Czy pani mogłaby jako prezydent zaradzić tej kwestii? Co by zrobić, żeby tak się nie działo? Może za dużo jest sklepów monopolowych? Jak pani sądzi? Myślę, że ilość sklepów monopolowych faktycznie jest dość duża, jak na tak małe miasto. Jest to smutny widok, że w zasadzie w alejach zostały już tylko banki i sklepy monopolowe. Kiedyś aleje tętniły życiem jako miejsce, do którego chodziliśmy na zakupy. Więc faktycznie należy przemyśleć kwestię zmniejszenia pozwoleń na sprzedaż, zmniejszenia ilości maksymalnej pozwoleń na sprzedaż alkoholu w sklepach. Zapewne pije pan też do kwestii uchwały, która była głosowana parę miesięcy temu na sesji Rady Miasta o to, aby zakazać sprzedaży napojów alkoholowych po godzinie 22 w sklepach. Podkreślam to, bo wiele osób myślało, że chodzi o bary, że chodzi o restauracje, a tutaj chodzi o sprzedaż nocną w sklepach, we wszystkich sklepach, ale o sprzedaż po godzinie 22. Więc to też jest warte przemyślenia. Natomiast osobiście uważam, że uchwała, która była tutaj proponowana, nie została napisana w sposób przemyślany, bo proponowano zakaz sprzedaży alkoholu po 22 w Śródmieściu, a to jest nic innego jak przesunięcie problemu tych nietrzeźwych ludzi na ulicach miasta na Stare Miasto czy na Lisiniec. Ale tutaj myślę, że szczególnie Stare Miasto od ulicy Piłsudskiego byłoby miejscem, gdzie można by się spodziewać, że sklepy monopolowe się po prostu przeniosą i w zasadzie problem będzie się pogłębiał, bo Stare Miasto jest jeszcze bardziej niestety na ten moment zaniedbane. Natomiast tutaj też myślę, że prezydent powinien oczekiwać więcej ze strony Straży Miejskiej, być może ją dofinansować, organizować patrole w miejscach, w których problemy się zdarzają i po prostu je rozwiązywać. Dlaczego tak się nie dzieje? Trudno mi powiedzieć. Straż Miejska jest bardzo aktywna w naszym mieście, bo możemy to zauważyć po licznie zakładanych blokadach na koła samochodów, ale myślę, że Straż Miejska powinna też tutaj dbać o inną przestrzeń bezpieczeństwa mieszkańców. Zbliżając się już powoli do końca, proszę powiedzieć, czy pani w ogóle zastanawiała się kiedyś, co by można było zrobić na naszym dworcu kolejowym, który chciano wyburzyć, a pani też stanęła w obronie tego dworca, jak wielu mieszkańców? Tak. Kiedy protestowaliśmy 2 lata temu przeciwko wyburzeniu dworca, to pojawił się w mojej głowie pomysł, który zaproponowałam na spotkaniu komitetu Nasz Dworzec Wspólna Sprawa, aby dworzec, na dworcu zrobić dworzec kultury. Pod tą nazwą kryje się przeniesienie części Domu Kultury do Śródmieścia. Częstochowa ma Dom Kultury na Rakowie przy ulicy Łukasińskiego, który działa bardzo sprawnie, ale ma małe sale, no i którego oferta, choć skierowana do wszystkich mieszkańców, jest wykorzystywana raczej przez mieszkańców dzielnic południowej. Ja osobiście, mieszkając w Częstochowie w Śródmieściu od urodzenia, do ostatniej klasy liceum nawet nie wiedziałam, że mamy Dom Kultury, a był on wtedy domem młodzieżowym. Dlatego pomyśleliśmy, że można by wykorzystać przestrzenie, które są na dworcu nieużywane, które stoją puste, wydzierżawić je od PKP, i które mówi, że dworzec jest za duży do ich potrzeb i chce go wyburzyć, żeby zbudować mniejszy budynek, mimo tego, że budynek jest w dobrym stanie technicznym. Chcielibyśmy wynająć, wydzierżawić te powierzchnie i zrobić tam dom kultury z mediateką.
No to już wiemy, co tam może powstać na naszym dworcu kolejowym. Ja myślę, że dla chcącego nie ma nic trudnego, więc jeśli dobry gospodarz by przeszedł się po mieście, popatrzył swoim gospodarskim okiem, to mógłby zainicjować wiele rzeczy i podejrzewam, że jeśli pani zostanie prezydentem, to często tym gospodarskim okiem spojrzy pani tu i tam. Faktycznie pomysłów nie brakuje. Widać to chociażby w naszym programie dostępnym na stronie www.wybieramczęstochowe.pl. Chociaż nie ma tam wszystkiego. Wpisywaliśmy do programu tylko te rzeczy, co do których wiemy, że w ciągu, że jeżeli wygramy wybory, będą możliwe do zrealizowania w skończonym czasie, w ciągu kadencji. Natomiast tych pomysłów jest dużo więcej. Są też drobne rzeczy, które na pewno będą rodzić się w międzyczasie. Ja mieszkam tutaj na co dzień, ale widziałam, jak funkcjonują inne miasta, zarówno w Polsce, jak i poza nią. I mam parę pomysłów, które można by przenieść na ten lokalny grunt. Plus, jako projektant, jak widzę, że coś nie działa tak, jak powinno, to od razu szukam pomysłów, jak można by sprawić, że będzie działać to lepiej. No i o zabytki tutaj miasta na pewno pani też zadba, bo z tymi zabytkami tutaj jest nie najlepiej. Pozostał po znanej kolei żelaznej mur, który no, sypie się, nikt o to nie dba, tak jakby to nikogo nie interesowało. On nie tylko się sypie, ale i kilka lat temu przy okazji budowy centrum przesiadkowego został, mimo tego, że był chroniony przez konserwatora zabytków, został częściowo zburzony. Dopiero miejscy aktywiści zatrzymali burzenie tego muru i zostało go kawałek, który jest, zdaje się, teraz odbudowywany. Natomiast niestety jest to tendencja obecnych włodarzy, że jeżeli coś się niszczy, to łatwiej jest to zburzyć i wybudować w tym miejscu coś innego, zamiast o to, co posiadamy, dbać i naprawiać, konserwować, kiedy jest to potrzebne. Przykładem może być chociażby fontanna z zegarem słonecznym, która stała przed dworcem. Grupa Elanex punktowała, że fontanna wymaga rewitalizacji, bo odpadały z niej kawałki płyt, a przecież to wizytówka miasta. Jak przyjezdni wychodzą z dworca w stronę ulicy Wolności, to pierwsze co widzą, to ta sypiąca się wtedy fontanna. Niestety po pewnym czasie, chyba około roku, fontanna została rozebrana. Zamiast jej naprawić, łatwiej było rozebrać. To jest coś, co dla mnie jest niepojęte. Ja w swojej działalności w sklepach Lepszy Klimat staram się dawać nowe życie temu, co już jest. A tutaj wychodząc z domu widzę, w jaki sposób zaniedbuje się to, co mamy, to dziedzictwo, które jest, bo to nie chodzi tylko o fontannę, to są po prostu też niszczące budynki, stojące puste miejskie lokale. Moja fundacja w czerwcu zeszłego roku wynajęła miejski lokal, który stał pusty 10, jak nie 15 lat i który remontujemy, żeby z środków pozyskanych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, mimo tego, że jest to lokal miejski, po to, żeby prowadzić tam naszą działalność i powiększyć obecny sklep charytatywny. I to samo chciałabym robić też z pozostałymi lokalami, ale już nie jako fundacja, ale po prostu jako miasto, które jest właścicielem budynków, które zamiast budynków, nieruchomości, infrastruktury, które zamiast przynosić korzyści, służyć mieszkańcom, niszczą ją i tracą wartość. Już ostatnie pytanie na koniec naszej rozmowy. Pytanie z gatunku no, takiej wagi może cięższej, emocjonalnej, bardziej kontrowersyjnej, jak każdy może sobie
określić to według swojego postrzegania. Co roku odbywa się Parada Równości w naszym mieście. No, jak wiemy, Częstochowa jest specyficznym miastem. Trudno to miasto porównać z takim, jakby chociaż, nie wiem, Warszawa, czy Kraków, czy jakieś inne, jeśli chodzi o charakter. Czy uważa pani, że taka Parada Równości powinna odbywać się pod samą Jasną Górą? Częstochowa jest miastem z dużym potencjałem, które niczym nie odbiega innym miastom o podobnej wielkości. Po prostu nie jest właściwie zarządzane. Ale wracając do pytania, myślę, że każde zgromadzenie, każda grupa ludzi ma prawo do gromadzenia się i może zgłosić miejsce zgromadzenia tam, gdzie ma życzenie, a prezydent powinien zgodę na to zgromadzenie wyrazić. Wolałabym, gdyby Parada Równości nie przechodziła bezpośrednio przez Jasną Górę. Nie widzę powodu, dla którego ktoś miałby narzucać swoje poglądy w miejscu, gdzie poglądy są zgoła inne. Dlaczego, biorąc przykład z innych miast, Parada Równości miałaby się krzyżować z Marszem Niepodległości. Chciałabym, żeby Częstochowa była miejscem, w którym jest miejsce, żeby Częstochowa była miastem, w którym jest miejsce dla każdego, dla ludzi o różnych poglądach i żeby każdy mógł wyrażać siebie, sprawować swoje obrzędy religijne, nie przeszkadzając innym i tak, żeby jemu nie przeszkadzano. I to wszystko na dzisiaj. Gościem Państwa w studiu Częstochowa była kandydatka na prezydenta Częstochowy z ramienia Komitetu Wyborczego Wybieram Częstochowę, pani Małgorzata Terror-Rozmus. Bardzo pani dziękuję za obecność w naszym programie. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. I Państwu dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.